Hej ludzie, my z tej strony, witam w kolejnym odcinku z serii Poland Came to Space. Jak tak sobie między odcinkami weszłem na internet i poczytałem, jak się zmienić z elektywnej monarchii, to ten event, który wyskoczył w około 1600 roku, gdzie mogłem zostać republiką oligarchiczną. Kiedy wybrałem drugą opcję, powinno się zespałnić z jakieś 130 tysięcy rebeliantów i powinienem zamienić się jednocześnie w monarchię despotyczną, ale tak się nie stało, więc mam jakiś gamebook, jestem już skazany na elektywną monarchię do końca gry. No cóż. Raz się żyje. Straciłem klejmy, o nie. Nie, że mi były potrzebne. Dobra, kontynuować nawracanie. Już nie mamy przewijaka. Wow. Nawracasz wołyń, okej. Okay. Czyli no, pozbywamy się jednej enklawy, a później po prostu pozbędziemy się tego przedłużenia granicy prawosławia. Ile ja mam developmentu, tak z ciekawości? 740. No dużo nam do cesarstwa nie brakuje. Bo ile pamiętam, to 1000 developmentu jest potrzebne. No ładnie. Okej, okay, Węgry. Declare war. Take Szerem. Szerem, dokładnie. I myślę, że Transylwania sobie da radę sama. Zwłaszcza, że to są tylko Węgry. Base tax się nam przesuwa, trudno. O, i wziąłeś, zrobiłeś claima na Buzao, także wchłoniemy też Włoszczyznę. Bardzo dobrze. W międzyczasie kontynuujmy rozwój naszego handlu. 1,7 2,2 1,6 i to cała kasa. A Węgry dostali przemarsz wojsk od Otomanów. Nieźle. Build a Great Navy. 20 Navy Tradition. Albo stabilność. Czy mi jest Navy Tradition potrzebne, szczerze? Weźmiemy stabilność. Mamy 20 statków do ulepszenia. Zapewne Early Frigate. Galeas. Okej, okay, czyli gdzieś po drodze złapałem ulepszenie do galer. Trzeba je ulepszyć. 200 kasy nam jest potrzebne, także jakieś pół roku trzeba poczekać. Może rok. Okej, okay. To było na tyle. Poink. Lokalny kupiec potrzebuje pomocy. No dobra, dostanie ją. Okej, okay. Nawracanie zakończone. Minisk. Okej, okay. Wszędzie tylko nie Wilno. Nie tam, gdzie mamy misję. Czy Austriak dalej będzie kolejnym cesarzem? Nie, wygląda na to, że Saksończyk będzie kolejnym cesarzem. Ciekawe. Dobra, kogo my tu mamy? Dalej Heseńczyk. 3-3-6. O, zmienił się kandydat, bo był inny. Jest młody.
Więc teraz może przy Hesse zostaniemy nawet. Hesse, tu jesteś. Popraw relację. No, szlachta zyskuje lojalność i w Dorpatach wywoła buntowników. Myślę, że z chłopami to sobie poradzimy nawet z połowicznym żołdem. No i tak, tak też było. Okej, okay, wyślijmy dyplomatę do wszystkich naszych sojuszników. Raz kolejny. Mógłbym włożyć obecną moją dynastię na tron Transylwanii, ale myślę, że zostawię jego dynastię w spokoju, bo mi się ciągle zmienia dynastia. Jak tam my stoimy z inflacją? Prawie nie mamy. Pięknie. O to Polska walczyła. Może niekoniecznie o to, ale... Dobra. Gimme, gimme technology. Kiedy w ogóle będę mógł wziąć Global Trade? Jak uzbieram dostatecznie dużo pieniędzy. No dobrze. Okej, okay, mamy dostatecznie dużo kasy, żeby ulepszyć statki, więc to zróbmy. I wracać do patrolowania handlu. 1024 punkty, dobra. Przenieśmy nasze centrum handlu, myślę, do Bałtyka. I teraz możemy wziąć kupca z Krymu. Dać go do Krakowa i transportować handel z Krakowa do Bałtyku. Zobaczymy, czy to zmieni nasze dochody z handlu. Teraz mamy 8, 6, teraz 10. Teraz 12. No, o 4 dukaty więcej. Także się opłacało. Plus jesteśmy 6 lat do przodu, więc może podnieśmy trochę nasz merkantylizm. Tak ze 4 razy. Okej. To też powinno zwiększyć trochę dochody z handlu. Niewiele, ale zawsze coś. Dobra. Kontynuować nawracanie. I w sumie jesteśmy w takiej pozycji, że możemy sobie rozwijać prowincję. Jeżeli chodzi o manpower i o produkcję. Więc tak zróbmy. Okej. Okay. MMPR podskoczył o 13 tysięcy. Wow. Okej. Okay. Admin Tech. Mamy teraz możliwość budowy uniwersytetu. Teoretycznie powinniśmy go zbudować w każdej prowincji. Praktycznie nie wiem, czy go zbudujemy w ogóle. Zaś wypowiedziałeś wojnę Bawaria, Austria, Hesse, Memmingen, czyli w sumie zamieniliśmy Genoę na Bawarię z poprzedniej wojny. Czesi, Czesi, Czesi. Co to jest? To jest odbicie Egeru.
Masz Kora na Egerze? Masz Kora na Egerze, ciekawe. Walczysz z Bawarią, Austrią, Württembergiem. No dobra, jak tu nie pomóc takiemu wspaniałemu sojusznikowi? Jest okazja dokopać trochę Austrii i połupić ich ziemię? Wpiszcie mnie. Witaj, Glac. Witaj ponownie, Michael. Co to za mody? Tylko graficzne. Thick Borders and Recolored Water. To jest nazwa tego modu i on tam ma białą czcionkę jako submod, ciemniejszą wodę jako submod, przerobioną mgłę wojny, że jak oddalimy mapę, to po prostu gra chodzi trochę szybciej i tam jeszcze chyba, że są grube te granice, jest kolejny submod. No i oczywiście mam tego, Better UI, czyli zwiększa trochę czcionkę, żeby dało się to lepiej czytać. Ale tak generalnie to wszystko to są mody, które nie wpływają na sumę kontrolną gry, czyli wersja gry się nie zmienia. Okej. Okay. Wy do graz. Skoro to Iron Man mam mody, to chyba nic z achievementów? Nie. Właśnie mogę zyskiwać achievementy, bo nie zmieniła się suma kontrolna gry. Mody graficzne nie zawsze zmieniają sumę kontrolną gry, a jak jej nie zmieniają, to mamy tak, jakbyśmy nie mieli modów. Bo gra sprawdza tylko, czy zmieniła się suma kontrolna gry. Jeżeli się nie zmieniła, to możemy zyskiwać achievementy tak, jakbyśmy nie mieli modów w ogóle. Okej, pomóżmy może. Zabezpieczmy trochę tą armię czeską. A, 10 tysięcy manpower, claim na Mansur. Spoko. Wow, ile wy macie claimów na otomanach. Transylwania to wasal czy wyzwolenie? Transylwania to marchia. Czyli wasal, którego się nie da wchłonąć. Jednym słowem. O, widzę, że nie chcesz współpracować. Ale za to może utrzymywać bardzo dobrą armię i ma niezłego generała. Jedz Siedmiogród, czyli Transylwanie. Co? Ale on jest moim... Quote and quote, wasalem. Moją marchią. Nie mogę go zjadać. Wręcz przeciwnie, będę go poszerzać. Oho, jesteśmy atakowani i będziemy atakować w górach, więc... Forsowny marsz i posiłki by się nam przydały. Co prawda, może wygramy. Okej. Okay. Wyłącz forsowny marsz, idźcie tu. Bo Austriacy się już też rozmyślili. Witaj, Robson. Jak mija wam niedziela? O, widzę, trochę niebezpiecznie się tu zaczęło robić. 60 tysięcy. Gdzie jest czeska armia? Biega sobie, Bóg wie gdzie, gdzieś tutaj po północy. Boże. No i co, odbiją Wiedeń. Włoski inżynier. 40 punktów militarnych za kasę. Spoko. O, Bawarczycy się rozmyślili. Nawróciliśmy kolejną prowincję. Kijów, teraz będziemy nawracać. Podbijcie Katen. To może nakopiemy do życi.
Austriakom, jeżeli ta armia stąd zniknie. A, przestraszyłeś się. Przemyślałeś sprawę. Miałeś dobry obiad? Ja też miałem dobry obiad. Czyli jednak atakujecie. No dobra. Posiłki idą. Jeszcze Austriacy idą. Dobra. Nie ma co. Wycofujemy się, bo już straciliśmy za dużo ludzi. Ale przerwałem ich odbijanie Wiednia. Więc będą musieli zacząć odbijać na nowo. My mamy teraz tylko 23 tysiące ludzi do uzupełnienia. Weźmy sobie podatki wojenne. Nie żebyśmy byli 4 lata do przodu z technologią. Jeśli ta Transylwania dobije ponad 300 developmentu, nie będzie żądać niepodległości? Już są chyba nielojalni. Są lojalni. Mają 31%. Lojalności? Znaczy nie, do nielojalności. Tak, 250. Jeżeli dobije do 300 developmentu, to może by się stali nielojalni. Ale ja nie mam go zamiaru powiększać o więcej niż może jeszcze Włoszczyznę. Później go już zostawię. A sam będę rozwijać się w stronę Rosji, myślę. Po prostu chcę mieć tutaj silną strefę buforową przeciwko Otomanom. Na tyle silną, żeby nie była za silna, oczywiście. Austria kupuje Donji Kradzi. Spoko. Czemu uciekliście aż tak daleko? Okej. Stuck wipe. Dobra, to jest chyba koniec tej wojny. Bawarczycy się pozbyli właśnie 30 tysięcy ludzi. Nieźle. Siła Marchi. I naszego generała. 2-5. Hesse już skapitulowało. Dobra, w międzyczasie więcej stock exchange czy trade depoty, dobra. Na 1,5. Dobra. O, tu jest całe 1,5. Jak wygląda podział naszych zarobków? Najwięcej jest podatków, druga produkcja, trzeci handel. No dobra. Kraje podległe najlepiej twoim zdaniem mieć po 22 technologii dyplomatycznej. Można wtedy tworzyć państwa, które nie będą się aż tak bardzo buntować. Wiem. Można od 22 albo 23 poziom jest na... Gdzie to się sprawdzało? To jest nieciasny. Nie pamiętam, gdzieś się to. Kiedyś się to dało tu sprawdzić. No teraz najwidoczniej się nie da, ale 22 albo 23 poziom technologii dyplomatycznej pozwala nam na tworzenie client state'ów. A client state ma chyba minus 20 do Liberty Desire. Plus możemy zrobić z niego marchię. I dać mu kolejne minus 15, czyli ma wtedy permanentnie minus 35 czy 45, nie pamiętam teraz procent, do Liberty Desire. Ale jeżeli my jesteśmy dostatecznie silnym krajem, to możemy mieć poddanych, kiedy chcemy. Zwłaszcza jeżeli tego poddanego zamienimy w marchię, co mu daje bonus do pozostania lojalnym. Czy kupiłem coś w czarny piątek? Kupiłem Tyranny. I w sumie
Gdyby nie to, że muszę ponagrywać trochę odcinków, to pewnie dalej bym maniaczył w The Tyranny, bo podoba mi się to okropnie. Okej. Jeszcze chwila i nasze wojsko odzyskają pełnię sił. Będziemy mogli wrócić do Austrii. Ktoś umarł? Na poziom... Wow, 26 miesięcznie? Coś mi się tu nie zgadza. Zobaczmy. Dwa poziomy pierwsze. Powymieniajmy może ich na poziomy drugie, tylko że w momencie, kiedy poumierają, bo nie chcę teraz wydawać kasy. Tutaj nie mamy w ogóle poziomu drugiego, więc weźmiemy dyplomatyczną relację. A. God damn it, czemu nie skończyliście podbijać Wiednia? Co to ma być? Austria podbiła Dungi Kradzi po raz kolejny. Wiesz, nasze relacje są w miarę dobre. Co sądzę o nowym patchu? Na razie nie zauważyłem jakichś dużych zmian, poza tym, że mamy player muzyki. I że zwiększyli ilość agresywnej ekspansji, jakie się dostaje za prowincję? Chyba. Bo nie pamiętam, żeby się dostawało w dziesiątkach agresywną ekspansję za prowincję, na którym mamy claimy. Jej, nawracanie skończone. Więc nawracajcie dalej. Teraz Grodno. Następna będzie Latgalia, Dorpat i w końcu Wilno, na którą mamy misję. Dobra, tu już nic nie ma. W sumie... Zostańcie tu. Jeżeli oni chcą się bić, to my im pozwolimy się bić. No chodźcie tu, posiłki by się przydały. Zanim doczłapał się nasza. Zanim się nasza marchia tu doczłapała, to już pouciekali, no ale trudno. Przynajmniej nie musieliśmy kończyć oblężenia Wiednia. Nowy wygląd mapy politycznej jest. Obszary szare, puste itp. zastąpione są mapą terenu. A? Nie? Tu jest Wasteland. Po prostu prowincje... Ale to już było dawno, że gdy przy Wastelandzie kolor prowincji niezdatnych do zamieszkania zamieniał się na kolor państwa, które miało największą ilość ziemi przylegającą do tych szarych prowincji. A to jest mapa polityczna i nie widzę, żeby coś się tutaj zmieniło specjalnie. Okej. Pustynie mają swój kolor. No rzeczywiście, w Afryce to działa. A to tutaj to nie działa. Chyba, że w momencie, kiedy ona zaczyna być kolorowana, to wtedy przestaje to obowiązywać. Ale tego nie zauważyłem wcześniej. Dzięki za wskazanie mi tego. Rzeczywiście. Czy ta gra zamienia się w Crusader Universalis 4? Nie wiem. Jak dla mnie nie. Crusader Kings jest zupełnie inną grą. Tam bardziej troszczymy się o dzieje swojego rodu niż o dzieje swojego kraju. Europa Universalis 4 to jest takie bardziej
jesteśmy Bogiem i stwierdziliśmy, że pomożemy danemu kraju przetrwać przez ten okres 400 lat. Bo nawet nie można powiedzieć, że jesteśmy królem danego kraju, bo oni się zmieniają jak rękawiczki i nie mamy na to żadnego wpływu. W Crusader Kings 2 za to mamy wpływ na to, kto będzie naszym dziedzicem i tak dalej, i tak dalej. Także ja bym tych dwóch gier do siebie nie porównywał nawet. Trust your neighbor. O, dzięki za stabilność, gro. Niedzielne szkoły? Spoko. Trochę szybciej będziemy nawracać. 9,5 siły misjonarza. Oho, Astrid dostała po dupie. No nie, nie, nie. Jest wpływ na króla. Można usunąć króla dziedzica kosztem 50 prestiżu pod pewnymi warunkami. Tak wiem. Ale według mnie to jest trochę bez sensu, żeby... Powinno być coś takiego, że jeżeli król dożył odpowiedniego wieku, tam nie wiem, powiedzmy 70 lat, to może abdykować bez żadnych kosztów. Bo sam pomysł abdykacji mi się wydaje jest okej. Okay. Jeżeli mamy króla 0, 1, 0 albo coś w tym stylu, no to wtedy może i warto jest wydać 50 prestiżu, żeby się nam zmienił król. Ale jeżeli mamy wydawać 50 prestiżu, żeby tylko nie stracić jeden stabilności, to ja wolę stracić jeden stabilności niż stracić 50 prestiżu. Bo 50 prestiżu jest ciężej odzyskać niż jeden poziom stabilności. Tak samo, jeżeli chcemy się pozbyć naszego następcy. No, akurat w monarchii elekcyjnej nie da się pozbyć naszego następcy. Możemy tylko zwiększyć ilość głosów, które posiada nasz osobisty kandydat, czyli Jan Kazimierz Zamoyski. W tym wypadku. Też kosztem prestiżu. No to jest akurat spoko. Trafi się nam jakiś dobry gościu, chcemy, żeby to on był następcą, więc ładujemy w niego prestiż. Ale samo pozbycie się następcy za też chyba to jest 35 czy 40 punktów prestiżu. No nie wiem. Może jeżeli mamy 100 prestiżu i jesteśmy w stanie się poszczycić, żeby wymienić sobie następcę, to spoko, bo pamiętajmy jeszcze, że w momencie, kiedy tutaj klikniemy guzik, że chcemy pozbyć się danego następcy, to musimy czekać, aż nasz obecny król spłodzi nowego następcę, więc jesteśmy narażeni na zmianę dynastii albo wpadnięcie w unię personalną, więc to nie jest takie hop-siup. Pewien nie jesteś, ale usunięcie króla ten sposób prowadzi chyba do straty stabilności. No to czasem się przydaje, gdy mamy króla 000, bo innego półgłówka. No, w takich sytuacjach się to może przydawać, ale mówię, ogólnie to jest to dla mnie, jeszcze jeżeli i tak tracimy stabilność, kiedy abdykuje ten król, to ja nie widzę w ogóle sensu, żeby używać tej mechaniki, żeby się pozbywać starych króli. Czemu gram na pauzie? Nie wiem, bo lubię. W każdym razie będę musiał kończyć ten odcinek powoli. Kozacy tracą lojalność. Guess what? Nie mam kozaków w kraju, więc możecie sobie tracić lojalność i wpływy ile chcecie. Szkoda tylko, że chłopi się zbuntowali. Ale z chłopami to nie powinniśmy mieć większych problemów. No właśnie. No zaatakujmy go.
Bo ile dobrze wiem, o ile dobrze kojarzę, to on będzie stroną, która atakuje. Dokładnie. Atakuje w górach, brawo. Stack wipe. I tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Widzimy się następnym razem. Na razie.